Cześć, witajcie moi drodzy odwiedzający moje zoo. Jak widzicie, na pierwszym planie tutaj dwa bizony. Wstawiłem im tutaj stajnię, którą mam na trzecim poziomie. Już zaraz weźmiemy się tutaj za hodowlę naszych bizonów. Tymczasem opowiem wam, co tutaj się u mnie niedawno podziało. Urodziła mi się alpaka, urodziła się również żyrafa. Urodziły się również, słuchajcie, pandy, dwie bliźniaki. Dorosła mi jedna i druga panda w międzyczasie również. Troszkę czasu w sumie minęło, dzięki czemu właśnie ukończyłem zadanie dzięki tym pandom. Zakręciłem również kołem fortuny parokrotnie oraz uzyskałem, słuchajcie, poziom 54. Jak widzicie, możecie tutaj w lewym rogu również spojrzeć, mam poziom 54 i zostało mi raptem już tylko 2000 punktów doświadczenia do następnego poziomu. Ja sobie tutaj szybko pozbieram, słuchajcie, śmieci. Jak widzicie, mam je tutaj ustawione jedne koło drugiego i proszę bardzo, brawo sobie możemy bić. Dzięki czemu uzyskaliśmy 50 poziom, już słuchajcie, te poziomy idą jak błyskawica. Jak widzicie, 5 diamentów, skrzynka, epicki kufer, który już niedługo sobie otworzymy. Tutaj otworzę go razem z wami. Kilka roślinek mi się tutaj odblokowało. Również mamy tu, widzicie, prezent. Myślę, że kamień do zabawy to będzie lepsze rozwiązanie, gdyż kosztuje 50 diamentów, więc możemy sobie taki od droższy prezent wybrać. Tymczasem tutaj pan burmistrz ma coś do powiedzenia. Witajcie. Dzień dobry, panie burmistrzu, mówi nasz dziadek Wiciu. Wie pan, że pańskie zoo stało się kultowym zoo? Aha, czyli zaliczyliśmy jakieś zadanie. Ale jeśli warunki pasują, to chętnie nadam panu tytuł zoo kultowe. Nie boimy się żadnych wyzwań, nieprawda, szarodowity? O jakie warunki chodzi? Musicie wszyscy przespacerować się po zoo w śmiesznych kostiumach zwierząt. To dopiero będzie ubaw. Haha, nieźle pana nabrałem, powiedział burmistrz. Już myślałem. No dobra, przyjrzyjmy się wspólnie warunkom. Okej, słuchajcie, musimy tutaj ulepszyć kasę zoo aż do 10 poziomu. No to będzie, powiem wam, naprawdę duży wyczyn. No i pomóc przyjaciołom 100 razy. 100 razy pomóc przyjaciołom nie jest wcale jakimś tam wielkim wyzwaniem. Ale ulepszyć kasę do 10 poziomu, no będzie to problematyczne, gdyż ja tutaj ostatnio już tą kasę ulepszyłem i powiem wam, że następne ulepszenie, kasa jest do 5 poziomu ulepszona, a żeby ją ulepszyć do 6 potrzeba 60 diamentów. No nic, będzie chyba trzeba trochę wydawać tych diamentów, no ale to na razie odłożymy sobie na później. Jak widzicie, tutaj przed moim zoo jest wielki ogród. Patrzcie, jak ja to sobie szybko podlewam. Raz, dwa, trzy i już podlany. Tutaj to samo, patrzcie. Dookoła, na okrętkę, szybko kręcimy. Później przechodzimy dalej. I tak samo. Dlatego właśnie namawiam was, słuchajcie, wykorzystujcie duże, wolne przestrzenie właśnie po to, aby łatwiej wam po prostu było. Gdyż jak porozmieszczacie sobie te wszystkie roślinki dookoła, wszędzie, po całym zoo, to będziecie musieli tak biegać, latać, szukać ich wszystkich. Tak samo jak tutaj te moje śmietniki. Rzućmy sobie okiem tutaj jeszcze na moją mapkę. Spójrzcie sobie tutaj, miałem tutaj taki kawałek parceli, niezagospodarowanej zbytnio budynkami, gdyż nie mam tutaj dostępu, jak możecie sprawdzić sobie na mapie, nie ma tutaj bezpośredniego dostępu do tej parceli, więc nie mogę tutaj postawić żadnego wybiegu. Ale co mi przeszkadza, żeby tutaj zasadzić po prostu dużo roślinności, dzięki czemu też mi to jest łatwo i po prostu podlać, tak? No dobra, słuchajcie, podlane mamy, śmieci zebrane, 55 poziom już ukończony, przy następnym uzyskamy arę czerwoną, jeden diament raptem przy następnym poziomie.
Ja tutaj jeszcze mam jedną rzecz do zrobienia, której wcześniej nie zrobiłem, a mianowicie nie zakręciłem sobie kołem, więc zakręćmy sobie od razu kołem, sprawdźmy, co tutaj ciekawego wypadnie. I co tu mamy, jaki puzzel? Sprawdźmy sobie, co to za puzzel jest. Słuchajcie, ten puzzel to karta tęczowy staw. No, myślę, że skoro ten puzzel jest warty 33 tysiące monet, możemy go sobie spokojnie wymienić, mieć kupony na coś porządniejszego. Tutaj patrzcie, stajnia łąka, od razu wymieniam. Karta jaskier, jest to dekoracja na wybieg. Ja tych dekoracji się pozbywam, wolę mieć tutaj kupony, tak samo wybiegi, które można kupić za monety. Tu zabawka za monety też się nie przyda. Karta krzew różowych róż. Z tego co kojarzę, mamy takie jedno zadanie. Czy to będą właśnie te różowe róże? Sprawdźmy. Hibiskus różowy mamy do ukończenia. A więc tą kartę możemy sobie spokojnie sprzedać, bynajmniej wymienić za kupony. Dużo tych kuponów żeśmy nie uzyskali. Ja tutaj sobie zostawiłem romantyczny łuk różany, gdyż mamy inny łuk do zebrania i tak się zastanawiałem, może w przyszłości będzie potrzebny ten łuk na właśnie ukończenie jednego z kolejnych zadań. Spójrzmy sobie teraz na hodowlę. Dzięki temu, że udało mi się ostatnio wyhodować i pandę rudą, jak i żyrafę, teraz zaczynam hodowlę bizona i hodowlę strusia. Zobaczymy, jak to nam długo zejdzie się. Tymczasem musimy sobie teraz zrobić coś, na co oczywiście wszyscy czekają. Mam tutaj do otwarcia dwa epickie kufry. Sprawdźmy, co się w nich kryje. Mam nadzieję, że dostaniemy coś ciekawego. Ja tu jeszcze jestem w posiadaniu trzech kluczy. Otwórzmy sobie najpierw dolne partie, zobaczmy, co tu się udało. No, górski plac zabaw dostaliśmy. Może to się przyda do ukończenia któregoś zadań, ale patrzcie, gibon białoręki. Gibon białoręki warty jest aż 100 diamentów. Tutaj skała, tą będzie można sprzedać. Tutaj jakaś dekoracja, to też będzie można sprzedać. Można jeszcze byłoby uzyskać kwitnącą śliwę, ale mi jakoś tak bardzo na niej nie zależy, więc szkoda po prostu tutaj tych trzech kluczy marnować. Odbierzmy sobie tą nagrodę. Sprawdźmy drugi kufer, co się w nich kryje. Mam nadzieję, że uda nam się wylosować drugiego gibona. Byłoby nam bardzo miło. Tym razem otwórzmy sobie górne karty. I co my tutaj mamy? No nie mamy tutaj naszego gibona białorękiego, więc myślę, że wypadałoby tutaj użyć te trzy klucze. Na pewno którymś będzie się krył nasz gibon. I od razu gibon wpada, słuchajcie, jej! Bardzo się cieszę. Nie będę musiał wykorzystywać tych tutaj dwóch kluczy, więc ja sobie od razu odbieram tą nagrodę. I co? I teraz przejdźmy sobie, słuchajcie, do pomocy naszym przyjaciołom. Ja tutaj chciałbym wam po prostu pokazać, jak szybko można byłoby tak pomagać tym przyjaciołom. Po kliknięciu tutaj na ten znacznik balonka od razu automatycznie przechodzimy na dziecko, które zgubiło balonik. Nie musimy go chodzić tutaj po całym zoo i szukać, wystarczy kliknąć i od razu nas przeniesie do dzieciaka. Dzieciak jest na środku ekranu, bardzo łatwo przenieść tego balonika do niego i od razu przechodzimy do następnego. To samo się dzieje z tymi zwierzątkami, które biegają po zoo. Wystarczy kliknąć na ten znacznik, jesteśmy przeniesieni od razu do zwierzęcia. Łatwo nam będzie szybko to po prostu zrobić. Zobaczcie, jak to szybko i sprawnie po prostu idzie. Raz, dwa, trzy. I kolejne zwierzę. Tak samo, jak widzicie, jak są tutaj wrony, które trzeba przegonić. Szybkie kliknięcie trzykrotne i jest od razu przegonione. Idzie to bardzo szybko i sprawnie. Ok, ja sobie tutaj to dokończę. Nie będę was męczył. Za chwileczkę do was wracam.
Okej, jak widzicie, pomogłem już wszystkim przyjaciołom, dzięki czemu otrzymałem skrzynię, za którą mogę otrzymać tutaj kilka wylosowanych puzli. Zaraz sobie tutaj omówimy te puzzle, które otrzymałem. Tutaj na pewno mi się przyda karta korytka, które ja oczywiście sobie skompletuję, więc spójrzmy. Słuchajcie, gibon białoręki, on zostaje. Karta górski, plac zabaw, on też zostanie. Możliwe, że będzie nam to potrzebne do zakończenia w przyszłości jakiegoś zadania. Dalia fioletowa, no ja to sobie wymienię, to nam nie jest zbytnio potrzebne. Przepiękny krzew, idealnie nadaje się również jako żywopłot. To też wymienię, mi taka ozdoba nie jest potrzebna. Korytko zawsze się przydaje, więc skompletujmy sobie go. Co mamy dalej? Mały wodospad. Mały wodospad również jest do uzyskania za monety. Niepotrzebny nam jest także karta poidełko. Zabawka za monety również do wydania. Poidełko, takie za monety, czy też jakieś inne. Okej, okay, mamy, słuchajcie, leniwca trójpalczastego. Już wszystkie 6 kart zdobyte. Myślę, że możemy go sobie po prostu już skompletować, aby był. Będzie potrzebny do tego wybieg dżunglowy. Skompletujmy sobie go od razu. Super, super. Mamy kolejne zwierzę do zakwaterowania. Zabawka górska nam nie będzie potrzebna, gdyż można to wykupić sobie za monety spokojnie. Tak samo orchidea. Szkoda na to wydawać nasze ciężko zarobione właśnie tutaj te kupony. O, jeszcze tutaj trochę czegoś nie podlałem. Od razu zdobędziemy sobie troszeczkę tutaj doświadczenia, troszkę pieniążków pozbierać i troszkę posprzątajmy tutaj, żeby się te śmieci tu nie walały. Zawsze jednak troszeczkę tego doświadczenia coś tam wpadnie. Słuchajcie, jak widzicie, mam tutaj troszeczkę wolnej przestrzeni. Chciałbym sobie na przykład tutaj dokupić trochę dekoracji, na przykład kilka drzewek. A dlaczego nie? Wstawiamy sobie i kolejne, jedno obok drugiego. Tyle, ile mamy możliwość, tyle sobie właśnie zakupimy tych drzewek. Sprawdźmy dalej. Tutaj na przykład jest za 4500 drzewko. Można sobie dokupić, proszę bardzo. Jedno, drugie, trzecie. Cyk i dokupione. Czy mamy jeszcze jakieś w miarę możliwości? Jeszcze mamy takie drzewo mangowe za 16 tysięcy. Myślę, że też możemy sobie na nie pozwolić w końcu. Coś trzeba z tymi pieniążkami robić, właśnie po to je zbieramy, aby je później wydać. Później je dostaniemy właśnie za podlewanie. Dostaniemy tutaj punkty doświadczenia. Następne, jak widzicie, tutaj drzewko kolejne. Również można sobie spokojnie tutaj dokupić. Na tyle, na ile nas tutaj jest stać, na tyle, na ile mamy oczywiście możliwości. Sprawdźmy, czy jakieś kwiatki. O, tutaj mamy kwiatka. Proszę bardzo, w te pojedyncze miejsca można sobie go spokojnie dokupić. Proszę bardzo. I chyba to będzie na tyle, jeżeli chodzi o te drzewka. Już wszystkie tutaj żeśmy sobie dokupili. Mam tutaj do ukończenia takie bardziej poboczne, co prawda, zadanie. Postaw 100 dekoracji na wybiegi. Wejdźmy sobie w zakładkę wybiegi i sprawdźmy, jakie tutaj możemy dekoracje dokupić, na przykład na wybiegi łąkę. Na przykład tutaj mamy stracha na wróble. No stracha na wróble to ja nie będę kupował, gdyż trzeba go kupić za diamenty. Kolejna zabawka też jest za diamenty, więc przejdźmy sobie do stepów. Tutaj na przykład mamy 3 roślinki do zakupu. Proszę bardzo. Jedna tutaj. Druga tutaj. Trzecia tutaj. Proszę bardzo. Następny jest las. Tu jeszcze jakieś kwiatki. Powiem wam, że normalnie jak jakiś busz.
Proszę bardzo, załatwiona jest sprawa. Kolejny mamy wybieg górski. Tutaj mieliśmy parę górskich wybiegów, więc możemy sobie tutaj to postawić. Tutaj do pawiana. Jeszcze tu mamy dla niedźwiedzia. Może nawet i gdzieś tutaj były osiołki. Proszę bardzo. Ok. I tu jeszcze może sobie postawimy. Tu na razie nie ma zakwaterowanego żadnego zwierzątka, więc może wrzućmy sobie tutaj alpakę. I proszę bardzo, już alpaka jest. Wsadźmy sobie od razu drugą. I druga alpaka już jest zakwaterowana. O, przy okazji to jeszcze dwa śmietniki mi zostały, więc wróćmy do miejsca, gdzie znajdują się wszystkie śmietniki, tak żeby je ustawiać wszystkie jeden koło drugiego. Proszę bardzo. No dobra. Wejdźmy sobie z powrotem w zakładkę wybiegi i szukajmy dalej. Tutaj las już został obskoczony, z tego co pamiętam. W górach czy znajduje się jeszcze jakaś górska dekoracja za pieniążki? No chyba nie. Wejdźmy sobie w sawannę. W sawannie wszystko i wyłącznie jest za diamenty w dżungli. W dżungli również za diamenty. Ewentualnie jeszcze możemy tutaj naszych polarnych króliczków wstawić jakąś tutaj, jak widzicie, roślinkę. Jedną, drugą. Jeszcze sobie tutaj skoczę szybko do lisów. Tu im też wstawię, niech się nie czują samotne. I proszę bardzo, tym oto sposobem udało się właśnie, jak widzicie, zdobyć nagrodę za postawienie 100 dekoracji na wybiegach. Jak widzicie, nie jest to aż takie trudne. Ok, odbieramy tą nagrodę. Sprawdźmy sobie, czy mamy tu jeszcze jakiś wolny wybieg górski, gdyż mam tutaj do zakwaterowania rysia. No, póki co, to nie widzę, żebym miał tutaj wolny do zakwaterowania miejsce dla rysia. Będzie potrzebny nam jeszcze wolny wybieg właśnie tutaj w dżunglę. Mamy wolny wybieg leśny, ale to nam nic nie daje, gdyż jeszcze mamy do zakwaterowania żyrafę. Chyba już nic z tego nie będzie. Słuchajcie, będę musiał poczekać. Zostało mi 200 tysięcy monet. Za to mogę sobie ewentualnie może kupić jakąś działeczkę. Czy tutaj jakaś działka jest? O, proszę bardzo. Jest działka za 200 tysięcy, ale przy poziomie 57, więc na razie to sobie odpuszczę. Tu jest za 180, więc ja ją sobie od razu zakupię. I pamiętajcie, słuchajcie, o lajkach i subskrypcji kanału. To mi bardzo pomaga. Ja kupuję działkę i żegnam się z wami w tym odcinku. To będzie wszystko. Zapraszam do kolejnych odsłon. Jakbyście mieli jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Trzymajcie się. Pa, pa, pa. Cześć.